Pamiętacie, tu przepędziłem te małe paskudy latające. Ale nie mogłem z jakiegoś powodu zanurkować. A teraz mogę zanurkować. I znalazłbym chętnie ten skarb tutaj. O, jest tam. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie jakoś bardzo nurkować, bo trochę mi się powietrze kończy. Nie wziąłem orki. No proszę, wyśmienity grom. No, więc tak to widzę. Każdy ma prawo preferować pewne rzeczy. Nie znaczy, że... Jest tak, że to jest takie zawsze zaskakujące. Dzisiaj tak wszystko na ostrzu noża stoi. Jeżeli preferujesz jedno nad drugim, to wcale nie znaczy, że jesteś zły, albo zabraniasz tym, którzy mają inne potrzeby, albo nie chcesz, żeby tworzono dla tych innych gier. No czasami tak jest, że powstają gry, które są idealnie skrojone pod nas, a czasami takie, które nie do końca są skrojone pod nas, ale to nie znaczy, że je odrzucamy, albo że bojkotujemy. Ale tak, owszem, zdarzają się tacy ludzie i właśnie przez pryzmat takich ludzi potem na wszystkich graczy się patrzy, że na tyle mocno protestują, kiedy coś nie idzie po ich myśli, że można odnieść wrażenie, że wszelkie inne opcje odrzucają kompletnie, albo wręcz bojkotują, albo manifestują to, oceniając tam produkcję 0 na 10, bo nie jest pod nich. Nie? Tak, to się zdarza. A to jest domena młodych ludzi. Młodym ludziom często się wydaje, że jeżeli ktoś wybierze ścieżkę inną niż oni by wybrali, to jest zawsze zła ścieżka. To jest ewidentnie coś złego i to są źli ludzie i oni nie rozumieją świata. Młody człowiek. Ja też kiedyś byłem młody. I pewnie też nadal jestem młody i nadal myślę na skróty, ale... Z wiekiem trochę łagodzi się to podejście. No wróciliśmy do tej wioski. Ja tu byłem już, potem znalazłem tablicę ogłoszeniową. I na tej tablicy ogłoszeniowej znalazłem ciekawe zadanie. Żeby narzeczonego ratować. Piesku, widziałeś Cerys może? No. Wojownicy niewiele mają do powiedzenia, może mieszkańcy. Słyszałam, że Cerys mam na ciebie baczenie. O. A nie wierzyłam, że zdołasz nam pomóc. Witaj. Ha, najpierw przez cały miesiąc ani żywego ducha, a potem jednego dnia goście wysypują się jak ulęgałki. Zdrożony jesteś? Głodny? Zdrożony to zmęczony, nie? Chyba będzie. Szukam Cerys, córki Jarla Ancreid. Dobrze trafiłeś. Była tu niedawno. Nie wiesz, dokąd poszła? Ciekawił ją nasz Jarl. Pytała o jego dzieciństwo, to i skierowałam ją do Brektory i Eirika. Muszę chyba trochę pomedytować od czasu do czasu, bo ta broda nigdy nie odrośnie. Już to mówię? Czemu akurat do nich? Przed laty Eirik przyjaźnił się ze starym Jarlem, a ten pomógł mu zdobyć rękę Brektory. Mieszkają na wschodnim krańcu wioski. To dobrze, to czy o coś wiemy. Dziękuję. Bądź zdrów i pozdrów Cerys. Mam wyjść za kogoś z kontynentu. To chyba jest ten dom. Może tam na górze. Wybacz, że przeszkadzam. Trzeba ci czegoś? Chodź! Pogadamy przy piwie. A to miłe towarzystwo, nie? Jak od razu na piwo zapraszają. Dziękuję, ale czas mnie nagli. Szukam pewnej dziewczyny, ma na imię Cerys. Cerys? Córki Kracha Ancreid? Była tutaj, ale jakiś czas już jej nie widziałem. Dzięki, bywaj. Wydawało mi się, że dziewczyna na dole dała mi bardzo sensowne wskazówki, ale pogadajmy sobie ze wszystkimi. A propos brody, która mogłaby urosnąć, a nie chce, może najwyższa pora trochę pomedytować, może niedługo, bo bardzo lubimy wczesny świt. Tak do czwartej powiedzmy. Szczęśliwie tutaj życie się toczy w tych wioskach od świtu do zmierzchu, więc... I od zmierzchu do świtu. Toczy się cały czas. Witaj, szukam kogoś. Dość dobrze trafił. Ja co prawda jestem zajęta, ale wokół pełno pięknych dziewcząt. Aha, jakie te żartości. Szukam Cerys. Tej chudziny? No, oczęta owszem, jak u sarny. No i z zacnego rodu, ale przecież to mizerotka. Nie wiem, gdzie jest, a jej ojciec
Tam niech stary Krach nie przesadza. Dziewucha ze Skellige na wyspach nie zginie. Dobrze, już dobrze. Była tutaj parę godzin temu. Poszła porozmawiać z Eirikiem, moim mężem. Powinni być na plaży po drugiej stronie wyspy. Dzięki, bywaj. Powodzenia w poszukiwaniach. Co do chudzinek, to jest też ciekawa perspektywa, no bo chudzinka to po prostu nie gruba dziewczyna. A też jest tak, że i to jeszcze moi teściowie często opowiadali takie historie, że jak dziecko grube, to znaczy, że zdrowe. W sensie grube tak, że ciężko podnieść. Więc taka pokutowała myśl pewnie w przeszłości, że no chudzinka to po prostu dziewczyna, która ma zupełnie naturalne rozmiary, a... Nie? Ani chuda, ani gruba, zwykła przeciętna dziewczyna, no tam... Jak człowiek najedzony, to na pewno zdrowy i silny. Ale to też jest tak, że trochę mamy zaburzony, na pewno zaburzony mamy wizerunek, tak kobiety, jak i mężczyzny w dzisiejszych czasach. Siła nie zawsze jest... To, że ktoś ma kaloryfer, nie? Wcale nie znaczy, że jest silny. To jest też tak jak... Ale też wcale nie przeczy. Wszystko było jasne. Jak ten wizerunek Thora się pojawił pierwszy raz w God of War, to wszyscy krzyczeli, on gruby jest, ale to właśnie tak... Wcale nie gruby. Silny. To, że ktoś ma taki brzuch, jak on akurat, to wcale nie znaczy, że to jest ktoś osłabiony. To może być kawał chłopa. Najedzony, szczęśliwy, ale nadal sprawny i silny. Co nie znaczy, że wolę mieć płaski brzuch niż wystający. Ale... No bo wiadomo, wizerunek jest dzisiaj trochę inny, ale... Tamten jeden spłonął, ten uratowany. Rozpleniło się to na potęgę, ale daliśmy im radę. My? O ile pamiętam, ty siedziałeś na skale i wzywałeś pomocy. Ale gdybym cię nie ostrzegł, zostałaby z ciebie przynęta na dorsza. Dzięki za pomoc. A skoro już raz mi pomogłeś, może dasz radę jeszcze raz? No, będę się musiał zastanowić. Mam na głowie połów, łatanie sieci, mało czasu na walkę z potworami. Tym razem nie chodzi o utopce, tylko o Cerys. Szukam jej. Dorodna dziewuszka, od razu widać, że z niebyle rodu. Była tu, nim wypłynąłem na połów. Dorodna, ten dla tamtej chudzinka, dlatego dorodna. To małżeństwo jest, także ich opinie trochę się różnią. Powiedziała, dokąd się wybiera? Obcemu to bym nie zdradził, ale myśmy przecież karku za siebie nadstawiali. Poszła do starego domu u Dalryka i jego rodziców. To tam, na wzgórzu. Jest niesamowite, że ludzie... W sensie to jest autentyk. Że ludzie potrafią patrzeć ci w oczy i przedstawiać rzeczywistość zupełnie inaczej, niż ona miała miejsce i nawet nie mrugną, nawet się nie zająkną. Nie wiesz, po co tu przyszła? Pytała o coś konkretnego, czy po prostu rozglądała się po okolicy? Pytała o naszego jarla i jego rodzinę. No dobrze. Dzięki, bywaj. Niektórzy robią to w ramach żartu pewnego, a niektórzy zupełnie mocno w to wierzą. To też jest taka część ludzkiej natury, że czasami postrzegamy rzeczy zupełnie inaczej niż one wyglądają. Zresztą, Jezu, ile takich było badań różnych, że pokazywano ludziom, grupie ludzi dokładnie to samo wydarzenie w tym samym czasie i część z nich zupełnie inaczej je pamiętała. To jest też taka lekcja cenna dla wszystkich i każdy powinien z tej lekcji... Jakby wszystkim nam się wydaje, że my akurat należymy do tych osób, które zapamiętały fakty dokładnie albo zinterpretowały fakty tak, jak należy. O tym opowiadałem ostatnio, że ja mam taką skłonność do ustępowania i brania winy na siebie za jakieś błahostki, bo to jest zawsze cenna lekcja. Jak przyjmujesz takie założenie w błahych sprawach, to tak łatwiej jest potem. Tak mi się wydaje, ale cholera wie.
Potem w poważnych sprawach też łatwo jest wyjść z założenia, że możesz się mylić. No ale to też jest problem, kiedy się uczestniczy w dyskusji w internecie i jesteś zbyt ustępliwy, to zaczynasz uchodzić albo za oportunistę, nie? Albo za kogoś, kto jest uległy. No i bądź tu mądry, nie? Albo jesteś elastyczny i zakładasz, że możesz się mylić, co właściwie chyba poszerza twoje horyzonty. No ale z drugiej strony ludzie cię mogą uznać za kogoś, kto jest zbyt ugodowy i odpuszcza wszelką dyskusję. No chyba nie mi, prawda? Całe szczęście. No, widzicie państwo, nie ma równowagi w przyrodzie. Zawsze jest albo w tą, albo w drugą. A jak już funkcjonujesz w internecie, to już absolutnie nie ma szans, żeby wszyscy uznali twój punkt widzenia za właściwy i choćby nie wiem jaki był, zawsze znajdą się tacy, którzy uważają inaczej i wręcz są wobec ciebie niesympatyczni z tego powodu. Ale to nie jest tak, że ja się państwu tutaj żalę, po prostu opowiadam o rzeczywistości, w której funkcjonuję. I na żadną inną bym jej nie zamienił. Chłodno się robi. To jest ten opuszczony dom. Cerys na tropie. O cholera. Faktycznie wygląda to szkaradnie. To jest kwestia. Ona głęboko wierzy, że ten Jarl został przeklęty. Ja też zaczynam się nad tym zastanawiać. Że albo jest... Cholera, albo... coś tu jest mocno nie tak. No. Albo ten Jarl jest walnięty. Poważnie. Co też może... Co ma rację bytu, nie? O cholera, tu jest przejście. Dobra, sprawdzimy to sobie. Na pewno są tu ślady ludzkie. Myślę, że to Cerys, ale nie jestem do końca pewny. Ślady, może to Cerys. Geralt też nie jest pewny. No, coś tu mlaska. Nic, wielkich skarbów tu nie ma. O! Klucz do piwnicy. No, do diabła. I przypomniałem sobie teraz akurat na YouTube'a dla wszystkich trafił film, w którym pierwszy raz odwiedziłem tą kopalnię tam, gdzie było nowe zadanie. I ja sobie... Cerys, dobra, Cerys. Jeszcze do tego wrócę. Straciła przytomność, muszę ją stąd zabrać. Co się stało? Gdzie jestem? Au, strasznie boli mnie głowa. Oberwałaś czymś ciężkim. Geralt? Co ty tu robisz? Szukam cię. Krach się o ciebie martwił. Zabieram cię do domu. Nigdzie nie idę, póki nie pomogę Udalerykowi. Miecz, gdzie miecz? Ja muszę wrócić po miecz. Nigdzie nie pójdziesz. Przed chwilą wyniosłem cię półżywą. Muszę... Musisz mi wyjaśnić, co tu się dzieje. Po co tam weszłaś? Chciałam pomóc Udalerykowi. Rzeczywiście dziwnie się zachowywał, ale nie sądzę, żeby twoja przechadzka po nawiedzonym domu miała mu pomóc. Pomogłaby, gdybym przyniosła miecz. No dobra, o co chodzi z tym mieczem? To Brokwar, rodowy miecz klanu Udaleryka. Potrzebuję go, żeby zdjąć klątwę z Udaleryka. Jaką klątwę? To dłuższa historia. Wiele lat temu Udaleryk pokłócił się z bratem o ten miecz. Zwyczaj nakazuje, żeby rodowy miecz dostał pierworodny syn, czyli Udalryk. Ojciec jednak dał Brokwar młodszemu synowi, Akiemu. W waszych stronach to poważna zniewaga. Na tyle poważna, że Udalryk złamał święte prawo Skellige. Głośno sprzeciwił się woli ojca. Domyślam się, że stary Jarl mu nie odpuścił. Udalryk przesiedział 3 dni przykuty do pala po pas w morskiej wodzie. Gdy kara się skończyła, obaj z Akim wypłynęli na połów. No, wyobrażam sobie, jak się ta historia skończyła. Coś czuję, że ta wyprawa nie miała szczęśliwego finału. Przeczucie cię nie myli. Zdarzył się wypadek. Rozpętała się burza i Aki wpadł do wody. Udalryk był zajęty trzymaniem żagli i nie usłyszał brata do momentu, gdy było już za późno. Nie usłyszał albo nie chciał usłyszeć. Tak też myśli większość ludzi na wyspie, ale nikt nie mówi tego głośno. A ty jak myślisz? Udalryk zabił Akiego? Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków, ale wydaje mi się, że cokolwiek stało się wtedy na morzu, teraz poważnie odbija się na Udalryku. No i może mieć związek z mieczem.
No dobrze kombinuje ta dziewczyna, się nadaje na wiedźminkę a propos. Co zamierzałaś zrobić z mieczem? Pomyślałam, że duch jego brata chce go odzyskać. Duch brata? Odkąd pamiętam, ludzie mówili, że Udalryk jest wybrany, że przemawiają do niego bogowie. Dawniej w to wierzyłam, ale teraz, kiedy przyjrzałam się uważniej, wydaje mi się, że to zmarły brat go prześladuje. Śmiała teza. Nie łamiesz nią jakichś tutejszych praw? Mam to w nosie. Nie wierzę, żeby to byli bogowie. Przyjrzałeś mu się? Jest cały w bliznach. Myślałem, że to trofea bitewne. Jeśli jego zmagania można nazwać bitwami, to rzeczywiście. Kiedy go o to zapytałam, powiedział, że głosy każą mu się okaleczać. Na chwałę bogom. Ale ja myślę, że to nie bogowie. To Aki. Podejrzewasz, że Aki mści się na Udalryku? Za to, że pozwolił mu umrzeć? Rozmawiałam o tym z Hjortem. Powiedział, że Udalryk zaczął słyszeć głosy dopiero po śmierci Akiego. I raczej się nie myli, bo znał ich obu od kołyski. Wydaje mi się, że gdyby oddać Akiemu Brokwar, zostawiłby Udalryka w spokoju. Całkiem niegłupia myśl. Gdyby rzeczywiście chodziło o ducha. Ale coś mi się tu nie zgadza. Co takiego? Powiedziałeś, że Aki się utopił. Tymczasem coś ewidentnie straszy w tym domu. No obaj tu mieszkali, może dlatego. Dzięki za pomoc, Geralt, ale muszę wrócić po miecz. Mowy nie ma. Ja po niego pójdę. Naprawdę? Dzięki. To ja pójdę do Udalryka. Wykluczone. Jeszcze gdzieś zasłabniesz po drodze. Poczekaj tu na mnie i pójdziemy razem. Nie wiem, czy Cerys to przyjmie. To jest taki rodzaj dziewczyny, która musi udowodnić, że nie jest gorsza od facetów. O Jezu, to są w ogóle jeszcze inne historie. Tyle rzeczy mi przychodzi do głowy. Niektórzy faceci też muszą udowodnić, że nie są gorsi od innych facetów i czasami źle się to kończy. No też wam opowiem. Ale to nie wiem, czy to są historie pokrewne. Może nie powinienem ich tu razem opowiadać. Tak czy inaczej, to niedobrze. To zawsze jest niedobrze, kiedy próbujesz udowodnić, że możesz komuś dorównać, albo... Zawsze głęboko wierzę, że człowiek powinien być przede wszystkim... Jedyna osoba, z którą powinien konkurować, to on sam. W sensie takim, że... Nie musimy być lepsi od innych, musimy być lepsi niż ostatnim razem byliśmy sami. Nie? Musimy być lepsi od siebie. Trzeba zobaczyć to przejście. Nie zapowiada się to wesoło. To miejsce. Ale to jest oczywiste, że tam, zwłaszcza na takich stanowiskach, gdzie mężczyźni z reguły przodują, są kobiety, które walczą o tą pozycję, próbując udowodnić, że są lepsze albo równe facetom. No to nie jest takie proste. Mężczyźni często mają inne motywacje. No wiadomo, że się między sobą różnimy. Nie chcę wchodzić w ten temat, bo zaraz się... Zawsze znajdzie się ktoś, kto się oburzy. Fuck. No, 100% tu jest jakiś upiór. Co tu jest grane? No, coś tu siedzi na bank. I to nie jest przyjemne stworzenie. Ale nie jest też wrogo nastawione, przynajmniej... Znaczy, właściwie może jest wrogo nastawione. Na pewno było wrogo nastawione do Cerys. W ogóle też ciekawa historia z tym ojcem i z tym mieczem i to nie jest dobry pomysł. Ciekawe, co wpłynęło na tę decyzję, żeby młodszy syn... Tak jak powiedział Geralt, na wyspach to jest ogromna zniewaga. Tak jak przeciwstawienie się ojcu też zresztą jest ogromną zniewagą. Ale wydaje mi się, że ten ojciec podjął bardzo ryzykowną decyzję. Nieważne, jaki był Udalryk, to... Jak? Znalazłeś miecz? Znalazłem. No to prowadź. Też się zastanawiam, co by było, gdybym ja miał dwóch synów. Kiedyś przyjaźniliście się z moim ojcem, prawda? Mam nadzieję, że dalej się przyjaźnimy. Ale słyszałam, że kiedyś coś was poróżniło. Ktoś. Chodzi ci o tę historię z Yennefer? To było dawno. Jeszcze zanim Krach poznał twoją matkę. Ale Yennefer znała już ciebie.
Z Jen to nigdy nie była prosta sprawa. To co cię tak do niej ciągnie? Nie wiem. Może to, że nigdy nie lubiłem chodzić na łatwiznę. Słuszne. Słuszna historia. Co chciałem powiedzieć, jakbym miał sam dwóch synów i ten młodszy, mimo że... No to trzeba by całą kulturę tutaj rozłożyć na czynniki pierwsze. No ale przyjmijmy, że pierwszy z racji wieku jest moim spadkobiercą, ale uważam, że drugi z jakiegoś powodu jest lepiej się nada. Na przykład powiedzmy, że mam dużą firmę, którą trzeba prowadzić. Myślę, że... No właśnie, to jest ciekawa rzecz. No. Człowiekowi zależy... Czasami zapomina o tym, że jest ojcem. Czasami zależy mu na tym, co pozostawi po sobie, żeby to nie zostało zniszczone. Jeżeli ufa głęboko, że młodszy syn lepiej się tym zajmie, to ciężko mu odmówić chęci wybrania tego młodego. Ale ja bym chyba zrobił, żebym przekazałbym schedę starszemu, zgodnie ze zwyczajem i tradycją, a młodszemu bym nakazał dbać o tego starszego, pilnować go, wspierać, nie? No bo co innego. Jeżeli doprowadzisz do kłótni między braćmi, no to nikt już tego nie naprawi chyba nigdy. A łeb mu uciąłeś? Taki łeb olbrzyma nad kominkiem. Tak mi się wydaje, że tak bym ewentualnie zrobił. Chyba w ogóle to jest zawsze trudne zajęcie, żeby sprawić, by dzieci się wspierały. Zawsze jest tak, że jedno jest młodsze. To gdzie właściwie jest Yennefer? Nie wiem. Czemu pytasz? Bo się dziwię, że cię tak puściła. Co to znaczy puściła? Nic. Po prostu mam wrażenie, że nie lubi spuszczać cię z oczu. Ja wiem, ostatnie 2 lata to... O, zobacz, tam są. Potwornie tu jasno, aż w oczy kole. Świeże powietrze dobrze ci zrobi. Bogowie nie będą zadowoleni. Jarlu, to nasi goście, pamiętasz? Co ci się stało o rękę? Poświęciłem ją bogom. Wybacz, Jarlu, Geralt nie zna jeszcze dobrze naszych obyczajów. Na Skellige jesteśmy blisko bogów, a im ktoś jest bliżej, tym składa im większe ofiary. Wierzymy, że najwięcej, co człowiek może dać, to własny ból i poświęcenie. Słyszeć głos bogów to dar, nie poświęcenie. Pierdoły to są. To jest zawsze bilans zysków i strat. Jaki bóg miałby? Jaką bóg miałby w tym korzyść, że on sobie rękę udziabał? W sensie, ktokolwiek jaką ma korzyść. Jeżeli masz takiego boga, który ma tego typu wymagania, to powinieneś mu splunąć na stopę. Na stopy. Pod nogi w sensie, bo nie w twarz, wiadomo. No ryzykowne byłoby dużo bardziej. Te głosy, które słyszysz. Głosy bogów. Co innego poświęcenie, żeby komuś pomóc, żeby kogoś uratować, żeby stoczyć bój. To jest coś sensownego. A poświęcenie dla samego poświęcenia, cierpienie tylko po to, żeby cierpieć? Nie, to trzeba się buntować przeciwko czemuś takiemu. To ma raczej związek z twoim zmarłym bratem. Powiedziałam Geraltowi o Akim. Doszliśmy do wniosku, że... Że bogowie mają do ciebie żal z jego powodu. Dlatego trzeba go przeprosić. I ja nie chciałem. Aki wpadł do wody, bogowie się rozgniewają. Ja nie wierzę w te historie o bogach, ale wydaje mi się, że u Dalrykowi lepiej powiedzieć o bracie... Zaraz, jaką w końcu ja ścieżkę obrałem tutaj? I nie wiem, czy to była do końca ścieżka do obrania. Jakby głęboko wierzę, że tu jest jakiś upiór, który rzucił na jego klątwę albo jest częścią klątwy. Nie sądzę, żeby to był brat, ale zobaczymy. Pomogę ci. I obiecuję, że zrobię co w mojej mocy, żeby ich nie rozgniewać. Wysłuchaj, Wiedźmina, Jarlu. Bogowie na pewno chcieliby, żebyś pogodził się z Akim. Co powinienem uczynić? Pamiętasz, w którym miejscu Aki wpadł do wody? Na wschodnim krańcu wyspy, niedaleko wejścia do zatoki. Zniosło nas pod igłę Ululi. To niebezpieczne miejsce. Zdradliwe wiry pochłaniają tam rok w rok co najmniej kilku żeglarzy. Musimy tam popłynąć.
Żeby duch Akiego mógł spoczywać w pokoju, trzeba zwrócić Brokwar jego szczątkom. Nie! Bogowie będą źli. Ja czuję to. Jarlu, nie lękaj się. Bogowie kochają ciebie, kochali i Akiego. Na pewno tego chcą. Może wystarczy, jeśli popłynę sam. Ostatecznie chodzi o to, żeby oddać miecz. Mniejsza o to, czyimi rękoma. Aki miał przy sobie coś, po czym mógłbym go rozpoznać? Coś, co wytrzymałoby pod wodą tyle czasu? Miał. Rodowy pierścień. To powinno wystarczyć. Płynę. Był chyba nieświeży. Może lepiej go nie zostawiać bez kontroli. Ciągną tacy z kontynentu, a potem... Mam nadzieję, że Ceres tu zostanie. Dobrze, nie chcę jej ciągnąć ze sobą. Nie wiadomo, co tam się wydarzy. To też jest fantastyczna interpretacja woli bogów. Jeżeli się czegoś boję, to mówię, że bogowie się pogniewają, jeżeli to zrobię. Ale to jest... Czasami... Tak jakby możemy sobie myśleć, a bogowie, wierzenia, fantastyka, nie? Ale ludzie sobie szukają chyba cały czas. To jest taka cecha ludzkiej natury. Szukają sobie usprawiedliwienia i racjonalizują swoje lęki. Są rzeczy, których nie chcą robić. Jak daleko? Czy ja w puław tam pewnie prędzej czy później? A, dobrze, mogę iść tędy. O ile dam radę zeskoczyć, dam radę. Pamiętam to miejsce, tutaj byłem. Oj, chyba się nie poraniłem zanadto. Jest statek na szczęście. Ja nie wiem, czy ja sam nie zacumowałem tego statku tutaj. Czasami łatwo zapomnieć, że nieważne w jakim świecie żyją ludzie, to nadal są tacy sami ludzie jak my. W sensie nawet jeżeli to jest wytwór wyobraźni jakiegoś pisarza, to nadal to jest wytwór wyobraźni oparty na doświadczeniach i wiedzy na temat ludzi. Myślę, że czasami opowiadamy dużo sensownych historii na temat ludzkich zachowań, nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy. No na jakiej podstawie? I chyba tym się właśnie różni i Sapkowski, i w ogóle pisarze z CD Projekt, że oni trochę bardziej ludzkie przedstawiają te postacie niż na przykład pisarze z Ubisoftu. Którzy tworzą postacie i wymyślają jakieś absurdy, by uzasadnić ich postępowanie. A może nie, może jestem w błędzie. Geralt nie chce teraz wyskoczyć ze statku. Zajęty jest unikami. Dobra. Uwielbiam takie historie, nawet jeżeli... że można sobie trochę pokminić. Nawet jeżeli te rozkminy nie do końca są najrozsądniejszą rzeczą na świecie.